Poranny gość Radia Zachód. Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. W studiu szef Gorzowskiej Solidarności Waldemar Rusakiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Za chwilę o wyborach, które już za Panem i za Gorzowską Solidarnością, ale najpierw o bardzo ważnym wydarzeniu dzisiaj w Gorzowie. Dzień Wolnej Białorusi organizuje Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Gościem specjalnym białoruski opozycjonista. Także. Tak, tak, oczywiście zostałem zaproszony przez pana prezesa Królewicza i będę uczestniczył, bo Solidarność w całym kraju, zrobiliśmy też taką akcję popierającą właśnie działalność opozycji na Białorusi. Wysłaliśmy kartki domagające się uwolnienia właśnie więźniów politycznych. Tak jak od nas kiedyś walczono, też od nas dawali znaki solidarnościowe. My również, jeżeli chodzi z opozycją i społeczeństwem Białorusi, taką solidarność teraz wykazujemy. To wydarzenie będzie miało miejsce w dawnych Dołkach, czyli na komisariacie milicji, gdzie opozycjoniści polscy byli też tam w areszcie. Takie symboliczne miejsce, prawda? Tak, bardzo symboliczne miejsce. Ja miałem okazję tam wielokrotnie być w tym hotelu, że tak powiem, tak, w cudzysłowie. Tak nazywaliście. I miałem okazję kiedyś, parę miesięcy temu, spotkać się z młodzieżą białoruską, którą pokazywałem, bo tam jest zachowana jest jedna cela generalnie, jako ten symbol tej władzy komunistycznej, tego terroru, który był wtedy stosowany. I miałem tą przyjemność przekazać generalnie tej młodzieży białoruskiej właśnie i opowiedzieć właśnie, jak właśnie ta opozycja, ja byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem właśnie w tym wieku, co teraz ci koledzy z Białorusi byli, także była interesująca, myślę, lekcja taka historii dla tej młodzieży. To zapraszamy Państwa, bo to jest otwarte wydarzenie, zresztą po południu koncerty, między innymi grup białoruskich. Wybory za wami, zgromadzenie Gorzowskiej Solidarności. Jak wrażenia? No, pozytywne wrażenie. Delegaci zaufali mi, powierzyli mi dalsze kierowanie Solidarnością Regionu Gorzowskiego na najbliższe 5 lat. Mhm. Także ja jestem bardzo zadowolony. Wybraliśmy. Złożył pan na pewno sprawozdanie, ale też w wystąpieniu założył pan pewnie jakieś cele na najbliższe lata. To jakie to będą cele? Tak, oczywiście sprawozdanie, myślę, że dość obszerne, złożyłem z ostatnich lat, trudnych ostatnich 5 lat, bo pamiętamy okres pandemii, następnie wojna. Założenie mamy, cele mamy kilka, mamy głównych celów. Przede wszystkim rozwój naszego związku. To stawiamy sobie za zadanie takie kluczowe. Chcemy rozwijać organizacje związkowe, które są w zakładach pracy, również żeby próbować nawiązywać, zawiązywać organizacje związkowe w zakładach pracy tam, gdzie ich nie ma, bo chcemy pomagać pracownikom. A dużo jest takich propozycji, takich możliwości nowych związków w przeróżnych firmach? Znaczy są takie zakłady pracy, gdzie będziemy jak gdyby próbować wejść i próbować zachęcić właśnie pracowników, bo u nas wstępowanie do Solidarności jest oddolne generalnie. To pracownicy muszą chcieć, a nie ktoś nakaże, czy w inny sposób będzie zachęcał. My robimy właśnie promocję Solidarności poprzez swoje działania, swoją pomoc i prawną, i pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów w danym zakładzie pracy. A tych problemów nie brakuje. Ostatnio chociażby problem płacowy w gorzowskim magistracie. To było takie, w którym braliście udział. No i kolejne. Tak, problemów nie brakuje. Generalnie tutaj problem, ostatni taki duży problem, nie ostatnio, od lat praktycznie jest w DPS-ach, domach pomocy społecznej w naszym województwie. Między innymi jestem też członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i tutaj z kolegą przewodniczącym Bogdanem Motowidełko z Zielonej Góry złożyliśmy taki właśnie punkt w naszych obradach i była właśnie mowa, była dyskusja na temat szeroko rozumianej opieki społecznej z głównym takim zaznaczeniem właśnie domów pomocy społecznej, tej bardzo, bardzo trudnej sytuacji, głównie płacowej, bo tam pracownicy zarabiają naprawdę na granicach minimalnego wynagrodzenia, a powiem tak, w jednym z tych DPS-ów, z którym rozmawiałem z panią dyrektor, no nawet trzeba dopłacać do płacy minimalnej. Jest to skandaliczne.
i jako Solidarność, jako Komisja Krajowa właśnie po podpisaniu porozumienia z rządem ten temat właśnie domów pomocy społecznej bardzo mocno akcentujemy i tu będą jak gdyby pewne rozwiązania, na którym pracujemy wspólnie z rządem. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że wynegocjowaliśmy, że każdy pracownik właśnie domu pomocy społecznej otrzyma 600 zł do końca roku z wyrównaniem od kwietnia. To jest taki pierwszy krok. Nam zależy na rozwiązaniach systemowych właśnie w domu pomocy społecznej. Cały czas naszym celem jest to, żeby wyciągnąć spod samorządów, spod powiatów, bo różna sytuacja z różnych powiatów, różne jest podejście właśnie generalnie do domu pomocy społecznej. Niektórzy uważają, że to jest zło konieczne, a rzeczywiście jest to bardzo poważny problem społeczny, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej i mieszkańców tych domów. A uda się to zrobić, żeby kto inny przejął i kto to powinien przejąć? Jak to powinno być prowadzone? Bo to są poważne sprawy, trudne życiowo, a wiadomo, że jeśli chodzi o powiaty, no to umówmy się tak w cudzysłowie oczywiście, powiaty nie są za bogate. Nie są za bogate i rzeczywiście dlatego trwa dyskusja nad rozwiązaniami systemowymi, żeby te DPS-y wyciągnąć właśnie spod powiatów. Kiedyś, już nie pamiętam w tym roku, ale już ładnych parę lat temu DPS-y nie podlegały pod samorządy, no wręcz pod Ministerstwo Zdrowia i wtedy rzeczywiście ta sytuacja była zdecydowanie lepsza. Zresztą ja wielokrotnie byłem w różnych domach pomocy społecznej, bo jest to jak gdybym, powiem szczerze, leży mi to na serduchu, gdzie rzeczywiście pracownicy mówili, że jak podlegali wtedy nie pod samorządy, to ta sytuacja była zdecydowanie lepsza. Wspominał pan o porozumieniu między rządem a Solidarnością w Stalowej Woli. Solidarność chwali, bo słyszałem szefa Solidarności, przewodniczącego Dudę, ale czy ja dobrze zrozumiałem, że w tym porozumieniu nie ma emerytur stażowych? Porozumienie jest sukcesem Solidarności. Tu chcę podkreślić, że Solidarność wynegocjowała wiele rzeczy, wiele spraw dla pracowników generalnie. Jest to, jak przewodniczący Piotr Duda powiedział, historyczne porozumienie, bo ostatnio tak szeroko, tak globalnie obejmujące wiele sfer różnych branż pracowniczych było w 1991 roku. Nie ma emerytur stażowych jeszcze, panie redaktorze, jeszcze, ale są na przykład emerytury pomostowe, które wejdą, gdzie ludzie ciężko pracują, że będą rzeczywiście mogli przejść na te emerytury pomostowe. Przypomnę, zaniechane przez poprzednie władze PSL-u i głównie rękoma SLD zostały one jak gdyby zamrażane i likwidowane, że tak powiem, docelowo. Udało się to podpisać. To jest jeden tylko z tych elementów tego porozumienia z rządem, bo jest ich naprawdę kilka bardzo istotnych. A tam jest wzrost w budżecie. Budżetówce, płacy, wynagrodzenia, także funkcjonowania samych związków zawodowych, to też dotyczy tego. Tak, ochrony działaczy związkowych, bo powiem szczerze, coraz częściej słyszymy o zwalnianiu dyscyplinarnie. Tam, gdzie powstają nowe organizacje związkowe, przewodniczących tych organizacji związkowych. Tu taki dam przykład, szanowni państwo, w Kastoramie też kiedyś pikietowaliśmy przed tym, jak 9 członków Komisji Zakładowej zostało zwolnionych dyscyplinarnie. I tutaj dlaczego o tym mówię? No chcę powiedzieć, jak system nasz sądownictwa działa. 900 dni czekali, 3 tych działaczy czekało na przywrócenie do pracy. 900 dni, podkreślam, nie 90, 900 dni. Tak działa niestety u nas system sądownictwa. I to się zmieni? No miejmy nadzieję, że się docelowo zmieni to. Ale nie za 900 dni. Że będzie to łatwiej. Teraz sytuacja rzeczywiście zmieni się, bo nastąpią zmiany w kodeksie cywilnym i będziemy chronili, będą pracownicy chronieni, że tak powiem, poprzez to, że pełnią funkcje, będą chronieni właśnie przed takimi zwolnieniami i tak długim czasem oczekiwania właśnie na swoje rozprawy sądowe. Na koniec chciałem zapytać o propozycję dotyczącą wzrostu płacy minimalnej, bo jest propozycja rządowa od przyszłego roku 4242 zł brutto, a od lipca przyszłego roku 4300 brutto. Jak się odnosi do tego Solidarność? Nie, no oczywiście Solidarność zawsze
zawsze były gorącym orędownikiem odnośnie płacy minimalnej. Rzeczywiście ten wzrost następuje. No, też musimy patrzeć, jaka jest inflacja obecnie. Ale cieszy nas to, że też w jednym z punktów porozumienia wyciągnęliśmy z płacy minimalnej teraz dodatki za pracę w warunkach szkodliwych i szczególnie niebezpiecznych. To jest trzeci dodatek, który dzięki Solidarności nie wchodzi w płacę minimalną, bo takie dodatki by bywały, jak za pracę w systemie nocnym, czy pracy tak zwane stażowe. Teraz te trzy dodatki już nie wchodzą w płacę minimalną, a tutaj chcę dodać, że niektórzy pracodawcy, no to nie jest ich może wielka jakaś grupa, ale wykorzystywali to i w płacę minimalną płacili z wszystkimi dodatkami generalnie. Mm. Także powiem szczerze, oszukiwali tych pracowników. Dlatego jest, teraz będzie klarowna płaca minimalna. A myśli pan, że, bo słyszę, wsłuchuję się w inne związki, na przykład OPZZ, mówi, że być może powinno być w różnych regionach inaczej liczone, czy i różna wysokość płacy minimalnej, bo inaczej na wschodzie Polski waży 4300, a inaczej na przykład, nie wiem, w Warszawie czy w dużych miastach. OPZZ dużo mówi, a my jesteśmy skuteczni i walczymy i negocjujemy i wywalczamy generalnie dla pracowników wiele rzeczy, o których chociażby przed chwileczką z panem redaktorem mówiłem. To komentarz Waldemara Rusakiewicza. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Szef Gorzowskiej Solidarności był państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.